Łukasz, dzisiaj po tym strzelonym golu nagle pojawił się deszcz. Tak można by rzec, że niebo zapłakało, bo mecz wyglądał na wygrany. No tak, ten deszcz akurat w takim momencie spadł, można powiedzieć, po pechowym momencie dla nas po bramce dla Wisły. No graliśmy bardzo dobrze w drugiej połowie, bardzo dużo mieliśmy sytuacji. Pierwsza połowa trochę była ciężka. No ale cóż, nie składamy broni i będziemy walczyć z Legią. Jak się czułeś dzisiaj na boisku po przerwie, którą miałeś na dwóch meczach, ciebie nie było? No czułem się dobrze, byłem wypoczęty. No tak jak mówię, w pierwszej połowie troszeczkę mniej było mnie w ofensywie, bo mało utrzymywaliśmy piłkę, Wisła dobrze grała taktycznie. No w drugiej to już można powiedzieć było to tak wyglądało jak miało, tylko po prostu zabrakło asysty czy tam bramki z mojej strony. Dzisiaj smutek czy bardziej taka sportowa złość po tej przegranej? Sportowa złość, no myślę, że ciężko mieć do nas pretensje o drugą połowę, o grę samą. To jest piłka, po prostu trzeba z tym żyć. Czasem się wygrywa, czasem się przegrywa i czasem jedna niefartowna sytuacja zamazuje obraz spotkania.